Oh mama, last night I met a young man. Oh mama, he turned to me and said, won't you be mine, 7, 8, 9. Won't you be mine. Cześć kochani, tu Dorota i witam was gorąco po dłuższej przerwie na moim kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj przychodzę do was obowiązkowo jako Baby Yoda. Od kiedy tylko go zobaczyłam, to oczywiście zapragnęłam go namalować, więc oto jest. I chyba muszę zburzyć nieco iluzję, bo po prostu nie mogę w tym mówić. Okej. Kiedy tylko zobaczyłam małego Baby Yodę, to oczywiście zapragnęłam go namalować, więc oto jest. Ciekawe, czy ktoś z was pamięta jeszcze mojego pierwszego Yodę. Nie będę was naprowadzać na to, ale możecie sobie go poszukać. Jest naprawdę bardzo ciekawy. I wiem, że w bardzo wąskim gronie moich odbiorców jest to nawet film kultowy. Rozmawialiśmy o tym kiedyś na live'ie, ale więcej już o tym mówić nie będę. Co do dzisiejszego makijażu, to jest on dosyć szybki, bo w sumie malujemy tylko kawałek twarzy i nie jest najbardziej skomplikowanym makijażem. A najważniejsze w tym przypadku jest uchwycenie odpowiednich proporcji na tej twarzy, aby wystąpiła ta iluzja. Mnie się nie do końca udało uchwycić proporcje uszu, wyszły troszeczkę za duże, bardziej takie gremlinowe, ale mimo wszystko chyba rozpoznawalna jest postać, a to najważniejsze. No i tyle kochani gadania, nie przedłużając, zapraszam was do części tutorialowej. Zaczynam od wykonania uszu, a są one zrobione, jak widzicie, z papieru. Twarz namalowana na mojej twarzy będzie oparta o iluzję, więc tutaj postawiłam na to samo. Wykonuję jakby iluzję wklęsłości i wypukłości na zupełnie płaskiej powierzchni. Żeby nie mieć problemu z uzyskaniem tych samych kolorów na twarzy i na tych uszach, ja mam taką metodę, że staram się jak najbardziej używać tych samych produktów, czyli w tym przypadku te płaskie uszy pomalowałam po prostu farbami do twarzy. Z farbami wodnymi do twarzy pracuje się tak naprawdę trochę podobnie co z akwarelami, więc nie ma tutaj większego problemu, gorzej by było z farbami tłustymi. Dodatkowo wykorzystuję również cienie do powiek, tak jest, w tym malunku na papierze również one się przydają i zdają egzamin, tylko trzeba pracować na suchej powierzchni. Pierwszym krokiem, jeśli chodzi o twarz, jest zakrycie brwi. Używam metody na klej w sztyfcie, sprawdza się ona u mnie najlepiej. Trzeba pamiętać, żeby klej dobrze wczesać między włoski, pod włos, z włosem i tak dalej. A następnie zaczesać włoski do góry lub po skosie tak, żeby przykleiły się do skóry. Pudruję klej i przechodzę do naszkicowania sobie ram twarzy, która będzie tylko częścią mojej twarzy. Tak naprawdę, żeby uzyskać tę iluzję, twarz Yody musi się kończyć tuż poniżej mojego nosa, a czubek mojego nosa robi za jego brodę. I tak całość maluję kolorem takiej lekko przygniętej zieleni. I nie przejmuję się zupełnie, że będą tam jakieś prześwity w kolorze mojej skóry, czy farba jest taka lekko rozwodniona, więc nie ma takiego pełnego krycia. Ponieważ będzie tam wiele warstw i to krycie niebawem się pojawi dużo większe. Następnie sięgam po białą farbę i taką poszarpaną gąbeczkę, dodaję takiej tekstury, pokrywam również powieki. I dzięki temu robię sobie jakby taką podmalówkę pod to, co będzie jaśniejsze, a co ciemniejsze. Te pierwsze maźnięcia, którymi nadaję kształt całej tej twarzy, nie są jakieś precyzyjne, są lekko niedbałe, właśnie dlatego, że traktuję je jako taką bazę, którą dopiero potem kolejnymi warstwami będę pokrywać, rozmazywać i tak dalej. Wszystkie zmarszczki i miejsca wypukłe i wklęsłe właśnie teraz zaczynam dopracowywać kolorami jaśniejszymi i ciemniejszymi i w ten sposób cała ta iluzja zaczyna nabierać sensu. Używam głównie pędzla, ale od czasu do czasu rozklepuję farbę palcem albo sięgam po gąbeczkę. Kiedy wszystko, co namalowałam farbami, zaczyna nabierać już kształtu, sięgam również po cienie do powiek, głównie czarny i ciemnozielony. Może troszeczkę też brązowego chyba tam użyłam. Pomaga to w uzyskaniu nie tylko głębszej czerni, ale także takich miękkich przejść.
kolei biel podkreślam jeszcze tłustą farbą, która również daje taki bardziej miękki efekt. Zanim wykończę oczy, założę soczewki, które oczywiście podlinkuję Wam w opisie, bo wiem, że będziecie o nie pytać. I muszę przyznać, że soczewki wyglądają obłędnie, ale chyba nigdy nie miałam takiego problemu z wytrzymaniem w szkłach kontaktowych. Ale zaznaczam, że to mogą być tylko moje osobiste odczucia. Żeby powiększyć oko i nadać mu ostateczny kształt, podkreślam całe dookoła czarnym eyelinerem. Nadając mu oczywiście przy okazji taki kształt, żeby jak najbardziej przypominał oryginalne oczy Jody. Jeszcze tylko trochę takiego białego meszku, który będzie imitował włosy Jody. Jak widzicie, całą twarz otoczyłam czernią, żeby ładnie się kamuflowała i wtapiała. Iluzji dopełnią oczywiście jeszcze odpowiednie ciuszki, no i Joda gotowy. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną, że chciało Wam się wejść tutaj, obejrzeć i może nawet coś skomentować. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze w święta i widzimy się tuż po nich. Do zobaczenia, buźka!